Jest z nami wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria i trzy nowości z tej oficyny. Dzień dobry, Artur Rogoś. Przyniosłem tutaj trzy książki, które są z naszego punktu widzenia najważniejsze w ostatnim czasie. Czyli ta prezentowana tutaj mała książeczka to książka laureatka tegorocznej nagrody Nike Nasza klasa Tadeusza Słowodzianka. I książka jest o tyle ważna, że porusza przede wszystkim bardzo ważny problem, z którym my Polacy, myślę, musimy się zmierzyć i bardzo dobrze, że taka książka została nagrodzona. Ona jest rewelacyjna ze strony literackiej, jest to fantastyczny dramat, świetnie się go czyta i połyka się go dosłownie w jeden wieczór. Dodatkowo mieszkańcy Krakowa i goście mieli okazję wczoraj obejrzeć spektakl Nasza klasa w ramach festiwalu Konradowskiego. Wczorajszego wieczoru była krakowska premiera. Mieliśmy również przyjemność gościć wczoraj pana Tadeusza Słowodzianka u siebie na stoisku. Także to jest bez wątpienia książka godna polecenia i uwagi. Zresztą kończy nam się już na stoisku, dlatego ewentualnie zapraszam jeszcze chętnych. Drugi tytuł to Zimne serca norweskiego pisarza Gunnara Stolesena. Jest to kryminał, ale kryminał społeczny, ponieważ bohaterem książki, zresztą ów bohater Varg Veum łączy wszystkich, jest łącznikiem wszystkich książek Stolesena. Jest to bohater, który on gdzieś był pracownikiem opieki społecznej. Stąd jego zainteresowanie takie rzeczywiście społeczne, głęboko ludzkie sprawami, którymi się zajmuje. Książka jest dodatkowo ciekawa z tego powodu, że Gutek Film wypuścił niedawno, równolegle z naszym debiutem książkowym, pakiet filmów na podstawie prozy Stolesena. Także oba wydawnictwa równolegle ukazały się na rynku. Co ciekawe, nie warto rezygnować z zakupu ani książki, ani filmów, dlatego że to nie jest ekranizacja. Filmy są luźno oparte na prozie, natomiast łączy je zdecydowanie bohater. I to jest też bardzo ciekawa, godna polecenia. Może nieco lżejsza, ale też bardzo, bardzo wciągająca literatura. No i wreszcie nasza prowokacja intelektualna, sztuka pierdzenia. Jest to tłumaczenie traktatu paranaukowego XVIII-wiecznego. Książeczka po raz pierwszy została we Francji wydana w 1751 roku. I do tej pory doczekała się we Francji kilkunastu wznowień. Również w Wielkiej Brytanii jeszcze w XIX wieku się ukazywała. Teraz postanowiliśmy wprowadzić ją do Polski. Jest to też przepiękny bibelocik, ona jest fantastycznie wydana, stylizowana na rzeczywiście stare dziełko. Skład książki również odzwierciedla sposób łamania i składu książek w ubiegłych wiekach. Także rzeczywiście jest to też przepiękny przedmiot do przeglądania, do oglądania, a przy okazji bawi. Jest to rodzaj takiej, ja bym powiedział, prowokacji troszeczkę i zabawy. Chcieliśmy zaproponować polskiemu intelektualiście rodzaj takiej gry. Książka jest też, nie można jej traktować jako literatury takiej niskiej. Ona się wpisuje w taki nurt XVIII-wiecznej literatury skatologicznej, bardzo popularnej wówczas głównie we Francji, ale nie tylko, również w innych krajach Europy. Również wielcy pisarze parali się tego typu literaturą. Książka ma pozór traktatu naukowego i w takiej formie jest też pisana. Także gorąco zachęcam, jest to nasz trzeci tytuł. Dziękuję bardzo. Dziękuję.